Dziękuję bardzo. Ja wiem, że wy przyszliście grać, a nie słuchać tutaj wystąpień. Przede wszystkim chcę podziękować za te 70 lat i zawodnikom, i trenerom, i działaczom i życzyć wam następnych co najmniej 100 lat, abyście mogli rozwijać swoje umiejętności piłkarskie, abyście godnie reprezentowali Czuchów i abyśmy wszyscy mieli radość z tej waszej gry w piłkę nożną. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na najbliższy sezon. Mam nadzieję, że wasza postawa, wasza umiejętność gry w piłkę nożną pozwoli nam cieszyć się z waszych sukcesów w najbliższym sezonie. Tego życzę wam i sobie z całego serca. Wszystkiego najlepszego. Kapitanem drużyny All Boy jest Leszek Gongol, a kapitanem drużyny Piasta jest Łukasz Bednarek. Jest również Marian Gongol. W bramce Kaszuba, All Boy, a w bramce drużyny seniorów Piasta Krystian Paciorek. I rozpoczęło się spotkanie pokoleń. Zachajczuk. Dośrodkowanie. Piękny strzał z woleja. I 1-0 dla drużyny Piasta. Drobek zdobył pierwszą bramkę na nowym obiekcie. Jest to mecz z okazji 70. rocznicy powstania klubu. I bramka na drużynę. A bramkę zdobył Michał Bawiński. I druga bramka. Co? Druga bramka Mateusza Drobińskiego. 2-1 prowadzenie. Bramka na drużynę Boi, a szczęście bramki Robert Hazia. Myślenik przed chwilą zdobył bramkę dla drużyny Agrochem. Bradley! Ostatniego tam cię widzę! Ostatniego tam cię widzę!
Adam Gleb. I kolejna bramka. Kolejny strzelcem będzie Bartek Urbaniec. Nie ma bramki. Brawo Bartek! Bartek Urbaniak obok bramki. Zbyszek Tyzman, kolejny wykonawca rzutu karnego. Nie ma. I powszeczka. Gasim! A nie chciałbym mnie puścić! Do bramki, do rzutu karnego podchodzi. Dawid, właśnie popularny Syryjczyk. Tak na niego mówią koledzy. Pięknie wykonany rzut karny. Nie to sobą. Szkoda, że Skarbanio tam jeszcze. I do piłki podchodzi Zbyszek Karpowy. Kazik, ty też strzelisz. Kaziu. Pięknie zmylił bramkarza. Krystiana Paciorka i kolejna bramka dla drużyny Old Boys. Niestety Amper nie strzelił. I kolejny strzelcem drużyny Old Boy będzie Marian Dongol. W bramce jest drużyny bramkarza. I zakończył się seria rzutów karnych. Sądzę, za chwilę pobieg, kto zwyciężył. Ale to już nieistotne, to było tylko zabawa. W normalnym czasie zwyciężyła drużyna Piast Agrochem. Po 6-4 pokonała drużynę Old Boys. Dziękujemy